Siemaneczko, z tej strony Meszli, to na swoim odcinku Assassin's Creed Revelations. Za szybko zawsze chcę to powiedzieć. No i co, widzimy się na Hipodronie, bo tu znalazłem dostęp do jeszcze jednej księgi. Widzicie, ona jest na samym środku Hipodronu, znaczy w poszukiwaniu księgi. Więc zaczniemy sobie dzisiaj od tego. Symbole polo, Hipodrom. No i szukamy. To pewnie będzie to. A jednak nie. To może to? O, mamy to. Także szybko. Dobra, stok siana tutaj. O, napoju już nie nalałem. Dobra, ten odcinek trzeba będzie przetrwać. Ja dużo strasznie piję, jak nagrywam. Dużo garam, dużo piję. Tak mam co zrobić. No i dobra, 100% synchro po raz kolejny. No i co? No i udajemy się już do kościoła, do wspomnień Sofii. Bo chyba mogę obecnie tylko to zrobić. Tam sobie odkryłem parę skarbów. Jeszcze po drodze takie wykupiłem parę kupców. Ale to, co klasycznie robię za każdym razem, kiedy biegam sobie po mieście, to właśnie cały czas te pierdółki sobie ogarniam. Tu widzę te skarby, to pasowałoby je po drodze jako tako zahaczyć, więc chyba to zrobimy. No, to biegniemy tam i zobaczymy, jakie wspomnienie Sofii dzisiaj nas czeka. O, drabineczko, sam raz się przejdziemy. O. Siedź cicho, gościu. Nie, ci nie szkodzę. Aj, nie złapałem się, dobra, szkoda. A to te skarby miałem zahaczyć jeszcze. Więc wiecie co, tylko szybciutko po nie. Może się nie obrazicie, ale może mnie już tu nie być, wiecie. O, one są. A one ładnie we dwa sobie, we dwie skrzyneczki sobie tutaj siedzą ładnie. Czemu by tego nie hapnąć? Aj. Dobra, szybko się pozbyłem. Bałem się trochę, że to potrwa. Ale na szczęście nie. Dobra, teraz tak. Najszybciej będzie chyba tędy. Tu pewnie będzie jakiś przeciwnik jeden. Dobra, ale to sobie przejdziemy tak. Mamy tylko jednego asesyna następnego do ataku, reszta na misjach. Aleksandrę praktycznie mam już wyczyszczoną w tych misjach, też co ciekawe. No ale zobaczmy, co nam Sofii, dobrze pamiętam imię, dobrze, ha. Salute! Mi sto avvicinando ad altri due libri. Uno vicino al Topkapi e l'altro nel distretto di Bayezid. Prima Bayezid, Topkapi sarà un vicolo cieco. Ah, sì. Bo tam Topkapi to chyba tam. Che ve ne pare di questo? Oh, Ezio! È incredibile. Antica rilegatura copta ancora in buono stato. Czyli te książki to Hadanie właśnie znajduję. Deve essere una trascrizione dell'originale del terzo secolo. Ci zaufanie, tak coś czuję. Sofia, che è successo qui? Capita un paio di volte all'anno. Qualcuno entra e spera di trovare denaro. Io non tengo granché qui, ma stavolta hanno rubato un ritratto di un certo valore. È un peccato. Continuate il lavoro. Vi troverò il quadro. Ezio, ormai il ladro potrebbe essere ovunque. Se cercava denaro, ma se preso il dipinto, sarà nei paraggi, ansioso di liberarsene. Ebbene, se vi capitasse di trovarlo entro poche ore, venite all'acquedotto. Ho delle faccende da sbrigare lì. Dobra, mordeczko. A co jeśli nie uda, by jeszcze czekała przy akwedukcie? Czyli co, Sofii nie odciągamy od pracy. Szukamy złodziejaszka. Czy zaczęło klatkować? Czy mi się wydaje? Aha, właśnie bazar. Te bazary są ciężkie do wejścia, bo one są... Nie można wyjść od nich od dachu, tylko trzeba za każdym razem... O, kurde, szybko nie trzeba. O, tak trzeba od nich na nie wchodzić. Ale byłem na takim jednym bazarze, który autentycznie tak wyglądał. Dov'è il ladro? Confessa! Non ho fatto nulla. Non potete dimostrare un accidente. Non ne ho bisogno. Continuerò a picchiarti finché non parli. Jeden cios z zęba wystarczył. Non mi interessa come hai ottenuto il dipinto. Dimmi solo dov'è. L'ho venduto a un mercante del bazar. Non avevo altro modo di sfamarmi. La prossima volta cerca di essere una canaglia migliore. Ezio, dobroczyńca. Dobra, to pędzimy dalej. Assassino ci damy. Ja wam tu dupy ratuję, ja będę miał Assassino. Okej. Gdzieś tu będzie. Okej. Ho un dipinto da vendere se vi interessa, un magnifico ritratto, guardate, pare quasi viva, la sua bellezza rifulge sulla tela. No, ten gościu jednak był Bogu ducha winny, tak, bo on tylko kupił tak naprawdę obraz od tamtej kanali, więc nie chciałem go bić ani nic z tym stylu, wolałem po prostu kupić, no bo czemu on zawinił mnie? A 950 to jednak się potem odkuje bez problemu. Una discreta somiglianza, non trovate? Preferisco l'originale. Buffone. Fu un dono di mio padre per il mio 28° compleanno. No to faktycznie nic cennego, no kurde, została prezent. Dovetti posare per messere Albrecht Dürer un'intera settimana. Ve lo figurate, io seduta immobile per 7 giorni a far nulla. Non ci riesco. Una tortura. Dunque, ho scoperto la posizione di un altro libro. E non è nemmeno lontana da qui. Grazie. Ezio, ditemi che cosa c'è dietro. Non siete uno studioso, questo è più che certo. Lavorate per la chiesa? No, la chiesa no. Ma sono un insegnante, una specie. Un giorno ve lo spiegherò, Sofia. Ciekawe kiedy ją wyjaśnię, jak ona to zareaguje wszystkim. Coś czuję, że jej ojciec albo ona mogła być, wiecie... Bardzo sądzę, że jej ojciec był templariuszem po prostu. Albo jest. I to, wiecie, by było troszkę... Troszkę słabe by to było, jakby się okazało faktycznie, że... Gdzie ja teraz jestem w ogóle? Potem się do meczetu, a stamtąd będzie najszybsza droga, to ja byłem gdzie indziej, ale właśnie nie przylukałem w sumie gdzie, czyli nie zajmie tej samej drogi. Tam miałem jakieś 260 kroków, tu mam no 116. No to jednak jest trochę szybciej. Dobra. Widzę, że mogę tutaj... Pistolecik. Ładnie go w ten sposób. Tu były skarby gdzieś. Są i skarby. O fuck, ile janczarów. Dobra, to nie był dobry pomysł. O tak, zróbmy to co chciałem zrobić wcześniej, czyli... Czyli bomba i walczymy. Bomba ich dość mocno osłabiła. Ale janczarowie dobrze walczą. Kontra. Dobra, udało się tego zrobić, to robimy resztę. Dobra, weźmy pistolet. Uleczmy się, dobra walka. Tego po trochu. Dobra leczonko, dobra walka. situazione. Morirai per questo. Dobra, przerzutka. Lecimy z tym. Kurde. Straciłem dwie zbroje. Dobra, ale w końcu. Ła. Ale to była dobra walka. Naprawdę dobra walka. W sumie tylko po to, żeby zdobyć dwa skarby, nie? Ale szczerze podobało mi się. Fajnie czasami sobie tak powalczyć. I te jęczarzy to są wow. O, oni wam powiem, że naprawdę wymagający przeciwnicy. Nie będę ukrywał w żaden sposób, że nie wymagający. No bo troszeczkę wysiłku ode mnie wymagają za każdym razem, kiedy się z nimi spotykam. Parę sprawy, cała amunicja poszła na nich. Muszę znaleźć jakiegoś tego. Tu bym mógł sobie kupić księgi, ale nie skorzystam. Bo tak, pokażę w ogóle co tutaj miałem. Mapy skarbów widzicie wykupione, no i księgi mogę kupić od masy ksiąg. A na razie to mi na to nie stać, kiedyś może to kupię. Na razie przede wszystkim potrzebuję kowala, jeśli mam być szczery. Na pewno chciałbym przekupić tego troszeczkę. No i dobra, no i chyba udamy się z takim poziomem na misję. Co? 28700, wow. A gdzie jest? A, na szczycie oczywiście, właśnie. Zapomniał w ogóle już, że to muszę na szczycie drapywać. Ostatnio zdobywałem w ogóle inne rzeczy, to w ogóle wypadły mi z głowy teraz. No ale dobra, udajemy się. Znaki i symbole, część druga, okej. Używamy tego. To nie... O, od razu znalazłem? Ale ty, to był celny strzał. Dobra, to lecimy tam. Może po drodze spotkamy jakiegoś jednak tego? Tu jest jeszcze jakiś do przekupstwa. Muszę przekupać, nie stracić czasu potem na ataki i bronić, latać tych swoich kryjówek, więc mam możliwość, to sobie przekupię i tyle. Dobra. Tu kolejny skarbik, to zgarnijmy. No tu jesteśmy, no i już widzę gdzie jest ten stan. Piuttosto rischioso, no? Se solo zia Fonda potesse vederlo. Dobra. I na spokoju drapanem. Odnajdujemy kolejne. Czyli tak, kto nas zaprowadzi do trzeciego symbolu? Jak dobrze pamiętam, to może po drodze jakiegoś tego kowala zapiąłem, bo muszę się naprawić. Tak, te ważniejsze księgi to jednak są w tych u Sofii, w tych misjach. Dobra, to mamy trzecią. No i dobra. Dobra. Gdzie jest ten kolejny quest? Nie widzę go. Dlaczego go nie widzę? Aha, bo nie miałem odblokowanego. Okej. No to co, po prostu biegniemy. Niedużo mam do tego. Na pewno bank. Mogę pobrać? Pięknie, mogę jakieś pobrać. 15 koła. Spoko. To jeszcze po drodze przydałby się kowal w takim razie. Ale kowala jednak nie ma. No ale to widzę, tu więcej chyba będzie skakanka, nie walki. Więc myślę, że bez kowala się obejdzie. Otwieramy. No i lecimy po trzecią, kurde. Po trzeci klucz, trzeci z pięciu. Potem zobaczymy, może się uda się historię Altairy jakoś przebadać. Zależy ile... O, jednak, kurde. Una specie di porta, celata da uno schermo di pietra. Muszę powiedzieć. Ah, promettente. La prima chiave fu scoperta dietro una porta simile. Dici davvero? E come aprirono quella porta? In realtà l'aprì il terremoto. Magnifico. Non abbiamo che qualche barile di polvere da sparo. Dovrebbero bastare. In caso contrario ne useremo di più. Diavolo! L'assassino! Via! Via! Kurde, uciekł, no. A chciał ładnie wysadzić ich. Non uscirai vivo di qui! Czyli tu misja na grubo. Spości... Co? Co? Dlaczego to synchronizowałem jak palę do wody? Aha, tu nie mogę pewnie paść do wody w takim razie. To nieźle. Dobra, to muszę się skupić w takim razie. Przycieram rączki. I lecimy. Aha, teraz to napisali. Dobra, napisali mi to wtedy, kiedy ja, wiecie, już do niej wpadłem, nie? I czasówka jeszcze. To może być szybka misja, ale nie musi wcale taka być. Kurde. Nie. Przez przypadek shift nacisnąłem drugi raz. Bo wiecie co chciałem zrobić? Chciałem zrobić ten długi skok z tej lampy. I jakoś tak się zamyśliłem, że... No kliknąłem to drugi raz potem. Za duże skupienie mi się wdarło. Bo jak tu zrobię w ten sposób, powinno mi się to udać, że w powietrze jak wcisnę shift. A teraz za późno, dobra. Bo miałem to samo informację dzisiaj, że mi zaczęło wcisnąć shift, ale zgubiłem się troszeczkę. Ojej, trzymaj się. Ale muzyka. L'abbiamo preso! No, no. È qui da qualche parte. Cyk, cyk. Dobry pościg. Assassino! Dobra, przetwicamy lampę koło. Tędy. Tutaj więcej pogmatwania, żeby się... nie zgubić teraz, tylko... Bez zgubienia się, tu spokojnie. Prawie dostałem bopetynę. Dobra, pędzimy dalej. A widzicie? Jakbym to użył tego shifta, to bym od razu tam doleciał. Prowadziłabym prawdopodobnie inna droga, tak się czuję. A tak, jednak mam... Kurczę, muszę to się nauczyć używać. Szczerze nie umiem tego dość dobrze jeszcze użyć. Kurde. Ale się łapie po co? Nie! O tym mówiłem. Łapie się po co i błędy się popełnia. Głupie, proste błędy się popełnia, jak się łapie po co. Ale dobra. Tak już jestem lepszy niż byłem ostatnio. To na pewno nieuniknione. No i zaś stąd. O, i widzicie, o tym mowa. Jak zrobię tak, to jednak o wiele szybciej. W powietrzu muszę wcisnąć po prostu shift. No, chociaż miałem okazję się nauczyć tego jeszcze raz. Ale muzyczka jest epik. No, teraz dobrze. Pięknie. Abbiamo la polvere da sparo, dovremmo usarla. State indietro, fatemi spazio. To jest. No, no. Mamy punkt kontrolny. Shit. Dla ognia. E dietro di noi! Koledzy, potraficie cały blok, o czym potem wysadzicie ten? Pomyśleliście o tym? Szaleńca wam dam. Kurde, ile to trwa? Myślałem, że jako pościg to będzie to szybkie. Tak jest! Dobrze! Blisko wiary. Dobra misja, dobra misja. Szkoda, że dwa razy spadłem. Wielka szkoda. To powalczymy sobie teraz, koledzy. Dobra, nie, nie, bomba. Tego i... A, ten był zatruty, dobra. To niepotrzebnie. Ale skarbusiów? Bieramy wszystkie. Sakra nasączona żwico, czyli ta, co się przylepia. Takie jeszcze nie tworzyłem, a będę musiał je wytworzyć, bo to jest mega fajne. Potem będę mógł rzucać w nich i po prostu wiecie. No, przeszukajmy sobie wszystkie. Dużo fajnych rzeczy, na pewno. Siarki i inne pierdoły. Te bomby no, urozmaiciły, na pewno, urozmaiciły, na pewno. Otwieramy drzwi. Jest trzeci. No to ją, to jeszcze misja Altaira powinna teraz być. Czyli na pewno jeszcze jeden będziemy musieli znaleźć w tych podziemiach, a ostatni mają oni, więc będzie jakaś na pewno walka z nimi o ten ostatni. Więc mi się wydaje, że dość szybko to idzie, kurde, skoro już mam 3. Pytanie, co jeszcze właśnie będzie z tymi. A nie, jednak mnie stąd wyprowadziło, to nie od razu do tego, to jeszcze muszę dobiec. Ale dobra, to sobie dobiegniemy, że chcę jeszcze w tym odcinku Altairka trzasnąć. Ile mam do tego? 500 metrów, ale na szczęście mam od razu. Od razu pod ręką mam dokładnie tunel. I do Galaty, nie do Galaty, do kryjówki musimy się udać. I w kryjówce od razu udamy się zobaczyć, co jeszcze Altair ma do zaoferowania. Bo na pewno będzie Altair jeszcze. Tego jestem pewny, jak były za każdym razem, co odnosiłem, był. Więc i teraz na pewno też będzie. Dwa już leżą, bo dokładamy trzeci do kolekcji. Tak jest, dobrze myślałem. I templari hanno riconquistato l'archivio di Cipro. Abbas non ha inviato rinforzi. È stato un massacro. Trochę czasu minęło. Oh mio Dio. Maria, quando lasciammo Masyaf 10 anni fa l'ordine era forte, ma tutto è stato vanificato. Abbas deve rispondere di questo. Rispondere a chi? Gli assassini obbediscono ai suoi ordini ora. Frena il tuo desiderio di vendetta, Altair. Dì la verità ed essi capiranno il loro errore. Ha giustiziato nostro figlio minore, Maria. Merita di morire. Ah, può darsi, ma se non riesci a riprenderti l'ordine con mezzi onorevoli, ne inficerai le basi. Hai ragione. 30 anni fa lasciai che la passione avesse la meglio. E la ferita che ne derivò non si è ancora sanata. Czyli o tej metracji około 60 ma. Parla ragionevolmente e gli uomini ragionevoli ti ascolteranno. Alcuni sì, ma non Abbas. Dovevo espellerlo 30 anni fa quando cercò di rubare la mela. Ma ti sei guadagnato il rispetto degli altri assassini perché l'hai fatto restare. Che cosa ne sai tu? Non eri presente. Ho sposato un magnifico narratore. Guarda questo luogo. Masyaf non è che l'ombra di quello che era. Sei stato lontano per molto tempo. Ma non nascosto. La minaccia mongola andava affrontata e l'abbiamo fatto. Quale uomo può dire altrettanto qui? Dov'è nostro figlio maggiore? Darim sa che suo fratello è morto. Gli ho inviato un messaggio 4 giorni fa. Spero che l'abbia già ricevuto. Abbas, mi fa quasi pena. Porti il rancore come fosse un abito. Ha una ferita profonda. Udire la verità gli sarà d'aiuto. Girando per queste strade avverto paura fra gli abitanti. Non amore. Abbas ha rovinato questo posto, privandolo di ogni gioia. Potremmo andare incontro alla morte, Maria. Forse. Ma ci andremo insieme. Al-Mulaim. Gdzie jest? Jest tu. Co temu Abbasowi odbiło? Co tu się zadziało, że on taki jest zły do wszystkich scen? Przeciwko nam sobie. Lasciateli parlare! Vogliamo la verità su nostro figlio Sef. Perché è stato ucciso? È la verità che volete? Oppure una scusa per la vendetta? Se la verità ci offre una scusa, agiremo in suo nome. Consegna la mela, Altair, e ti dirò perché tuo figlio è stato messo a morte. Ah, la verità viene a galla. Abbas vuole la mela per sé, non per aprirvi la mente, no, ma per controllarla. Hai posseduto quel manufatto per 30 anni, Altair, dilettandoti col suo potere e serbandone i segreti per te. Ti ha corrotto. Molto bene, Abbas. Prendilo. Cosa? Prima di uccidere tuo figlio, gli ho detto che eri stato tu a ordinarlo. È morto credendo che tu l'avessi tradito. Oh, curda. Altair! Altair! No! Oh, fuck. Forza, Altair. Oh, fa. Maria. Zabił mi żonę. È posseduto. Uccidetelo. Prendete la mela. Ora. No nie. Lasciatelo fuggire. Colpite. Co ten Altair sobie wymyślił? Ja pierdzielę. Ale grubo. Ale totalnie nie spodziewałem się, że aż tak poznamy historię Altaira tej części. To Revelations jest na razie najmocniej rozwiniętą częścią Altaira. 7 tak bardziej nawet. Być szczery, mega to fajne, podoba mi się to, cholernie, bo szczerze nigdy tak jakoś nie było dane nam ponad dłużej tej historii Altaira tak mocno, a teraz, a ja tak jakoś podobała mi się, bo mam do niej sentyment, bo pierwszą część miałem na płycie, wiele lat temu i pamiętam, że jak przechodziłem to po raz pierwszy na mojej, jak tylko po premierze chyba pół roczku było, więc... Padre, mi giunto il messaggio. Che è successo? No to syn jeszcze Altaira. Darim, va via! Sono tutti impazziti. Dobbiamo andare. Abbas non deve impossessarsi della mela. Se vi servono pugnali, prendeteli. Davanti a voi! Mia madre dov'è? Non c'è più Darim, mi spiace. No. Come? Che cosa? Dopo, prima combattiamo. Fratelli, non dobbiamo batterci. Scordati la ragione, sono avvelenati dalle menzogne. Dobra, tak mało było, a co chwila zabija kolejnego, nie? No który pierwszy, który? Dawaj, zaraz zrobimy kombo, na was się skończy. Pięknie. A ty gdzie? Słuchaj, co ty robisz? Attenzione! Spadamy. Mam dwie ostrza i nieskończoną ilość noży. Tak nie zabił cywila. Nie celowałem cywila tutaj. Dobra, skoki wiary. È stato Abbas a uccidere mio fratello. Ha ucciso tuo fratello, Malik e molti altri. Quello è un pazzo. Un pazzo con un'armata. Morirà. Un giorno la pagherà. Dalej ma obronę za wszelką cenę. Syn musi żyć. Ostatni syn musi żyć. Chyba ostatni, nie wiem. Wiem, że jeden żyje, drugi żyje. No dobra, to wiem, że miał dwóch synów. Czy miał więcej? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, gin. Chciałem cię nożem, ale... O! Ilu ich jest? Właśnie zabijam cybilu, wariaty. O czym wygadacie, że jakiś cybilów? Ale rzeź. Dobra. Nożykiem. Nożykiem. È stato Abbas a uccidere mio fratello. La mela sarà mia, Altair. E avrò anche la tua testa. O kurde, jeszcze na koniku będziemy. Non fuggirai per sempre. Ne da noi. Widać, że tam po zabiciu Al-Mulaima to się jeszcze grubo Maria działo w bractwie. Amore mio. Naprawdę grubo. Musiał uciec z zakonu. Chamy go zdradzili. Fajnie, fajnie. No mega mi się podoba, że poznajemy tę historię. Totalnie. No i co? Sekwencja piąta, widzę, zakończona. Szybko jakoś lecą mi te sekwencje, nie powiem. Dość szybko przemierzam ten świat. Ottime notizie, Claudia. Adesso ho un nome. Manuele Paleologo, nipote di Costantino XI, il deposto imperatore bizantino. Sono quasi certo che ci sia lui a capo dei Templari. Ora il mio compito è interrogare un giannizzero traditore di nome Tariq Barleti, e scoprire dove staziona l'armata templare. Będzie konflikt. Fino ad allora, Sofia ed io continueremo a cercare l'unica chiave che rimane nascosta. No, muszę się uleczyć. So che le mie possibilità si riducono ogni istante che passa. Pur tuttavia ci sono giorni in cui non riesco a fare meno di trascorrere qualche ora con lei, ad ascoltare la sua voce e contemplare il suo viso animarsi di gioia mentre parla di ciò che la appassiona. I suoi libri, la sua città, i suoi ricordi. Non posso fare a meno di pensare che sarà un peccato quando troverò l'ultima chiave. Też o Desmondzie nic dalej nie ma, nie? Były te dwie pierwsze tak o Desmondzie, teraz cały czas lewamy z miasta do miasta. A to dobrze. Bo do Desmonda mnie w ogóle nie jara. Na... Lubisem chciałem powiedzieć. Z tym całym mechanizmem lecznictwa. Dobra. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, cześć!